Dzień dobry Państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Omówię dzisiaj kolektywidualizm. Jest to alternatywny ustrój do kapitalizmu i do komunizmu. Proszę Państwa, w skrócie mówiąc, fundamentem, rdzeniem tego ustroju jest odpowiednie prawo handlowe, limity. Jest po prostu w miarę wydajne i równomierne podzielenie obszaru użytkowego, jakim dysponuje dosłownie nasza planeta, względem ilości ludzi, jakie zamieszkują tę planetę. A więc dosłownie, biorąc pod uwagę naszą planetę w całokształcie, określając dokładnie, ile tam tysięcy kilometrów kwadratowych jest powierzchni użytkowej w postaci właśnie wszystkich tych gruntów użytkowych, odliczając wszelkiego rodzaju jakieś powierzchnie, gdzie jest woda, pustynie, jakieś powierzchnie skalne, góry i tak dalej, i średnio dzieląc to przez ilość mieszkańców na Ziemi, z uwzględnieniem jeszcze ilości zasobów naturalnych, czyli różnego rodzaju zasobów mineralnych, metali i tak dalej, i tak dalej. To wszystko daje mniej więcej taką średnią wytyczną, która powoduje jakieś ogólne określenie, ile mniej więcej na jednego człowieka średnio przypada zasobów naturalnych naszej planety. To powoduje zwyczajną, wręcz taką matematyczną, takie matematyczne prawidło, które pozwala nam sprecyzować jakiś zarys limitu, do jakiego każdy człowiek się może bogacić, gdzie jeszcze w tym momencie nie zawiera przestrzeni życiowej w całym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci nie tylko gruntów, w postaci zasobów mineralnych, w postaci zużycia energii, w postaci jakby zasobów też społecznych. Dosłownie matematyczne wyliczenie limitu, tej granicy, do jakiego momentu człowiek, każdy z osobna, może sobie pozwolić, a w jakim momencie już zaczyna zabierać przestrzeń pozostałym ludziom. A więc czy prowadzi własną działalność, czy bogaci się w postaci własnego, jakby prywatnego majątku. Te limity są dość duże, ale oczywiście nie są nieskończone. I tu chodzi o dokładne wyliczenie, w jakim momencie bogacąc się zaczynam zwyczajnie odbierać innym, już tak dosłownie bezpośrednio, czyli w związku z tym, że ja jestem bogaty i mam takie a takie zasoby, to dosłownie, wprost proporcjonalnie ktoś w tym samym miejscu, w innym tam miejscu na świecie przeze mnie pośrednio głoduje albo umiera z głodu. I to nie jest jakiś science fiction, to nie jest jakieś tam wyimagowane, to jest rzeczywistość, która wynika z czystej matematyki. I kolektywidualizm, w sumie funkcjonowanie życia w tym ustroju byłoby nie mniej inne, jak jest teraz. Ludzie by normalnie funkcjonowali, chodzili do roboty, funkcjonowali bez jakichś tam cenzur partyjnych i tak dalej. Czyli typowa demokracja, tylko i wyłącznie byłyby te limity. Czyli no nie mogłyby już funkcjonować różnego rodzaju hipermarkety, różnego rodzaju korporacje, takie jakby jako tylko jakiś samorodek. Mogłyby funkcjonować jakieś spółki, czyli oczywiście tu ten ustrój by stwarzał pole manewru do różnego rodzaju właśnie uczenia się ludzi, dogadywania ze sobą, zawierania różnego rodzaju kompromisów, spółek, umów różnych takich, które by ich wiązały, ale nie mogłyby im tworzyć, nie pozwalałyby im tworzyć jakichś gigantów, które by mogły monopolizować jakiś potężny obszar rynku, żeby mogły po prostu zniwelować konkurencję i potem dyktować warunki reszcie jakby ludzi. A więc tego typu kwestie, to wszystko byłoby tam uregulowane. Oczywiście tu zapraszam do odnośników. Prawa handlowe to limity i tak dalej, jest to wszystko wyszczególnione, już dokładnie tam o co chodzi. W każdym razie, w skrócie, rdzeń kolektywidualizmu polega dosłownie na tym, że kula ziemska ma ściśle ograniczone zasoby, one są olbrzymie, ale i tak są ograniczone, jak i naturalne, jak i powierzchni użytkowej, i żeby na skutek mojego życia ktoś nie umierał z głodu, no to jeżeli chcemy tak oczywiście żyć, bo to jest nasza wolna wola, czy chcemy żyć w
z tak zwanym czystym sumieniem, że ktoś przeze mnie nie głoduje, czy po prostu chcemy mieć to wszystko w nosie i każdy sobie rzepkę skrobie i nie interesuje nas, co się dzieje gdzie indziej z kim innym, tylko po prostu póki co, póki mam dobrze, a potem jak będzie wojna, no to trudno. I tak będziemy w kółko się przepychali. Raz jedni będą zabijać drugich, raz ci drudzy pierwszych i tak w kółko. Kolektywidualizm wręcz z natury eliminowałby te rzeczy, bo z natury wprowadzając te limity, no niestety nie za pomocą jakichś podatków i ucieczki i zabawy w kotka i myszkę, że niektórzy by uciekali przez płacenie podatków w postaci różnych kruczków prawnych i inni znowu by ich ścigali o te podatki i takie tam zabawa w ciuciu babkę. Uważam, że limity by te tematy rozwiązały dużo sprawniej. Te limity byłyby duże, to nie byłyby ograniczenia wbrew pozorom jakieś takie małe, że dosłownie mieszkanko M3 i koniec. Naprawdę te ograniczenia byłyby dość swobodne, a więc no musiałby ktoś, mając już jakiś majątek, chcieć zamków, żeby na to sojuszniemu pozwolić, nie? I proszę Państwa, w skrócie na tym właśnie to polega, żeby żyć samemu, dać żyć innym, czyli fizycznie funkcjonować na tej własnej przestrzeni, którą udostępnia mi ta planeta, ale tylko do jakichś granic, tak żeby zostawić przestrzeń do działania innym ludziom. Jeżeli by ludzie chcieli, tak jak to tworzą korporacje, tworzyć jakieś duże projekty i tak dalej, które wymagają dużego przedsięwzięcia, dużej firmy i tak dalej, tu właśnie byłaby pole do popisu umiejętności dialogu między ludźmi, kompromisów, zawierania umów, współpracy, czyli dobieraniem się w takie społeczności, gdzie faktycznie ludzie będą z sobą umieli się dogadywać, współpracować. To by było wręcz w tym ustroju nagradzane, jakoś dofinansowywane, czyli różnego rodzaju jakieś spółki, jakiegoś różnego rodzaju spółdzielnie, jakiegoś różnego rodzaju społeczności, które łączyłby jakiś wspólny cel i chcieliby w tym celu tam, no wiadomo, musieliby współpracować, żeby jakiś naprawdę duży cel, czy infrastrukturalny, czy jakiś tam naprawdę duży produkt, który wymaga zaprzęgnięcia do prac iluś tam firm, czyli tego typu różnego rodzaju inicjatywy, jak najbardziej ten system by wręcz może nie, że dotował, ale by temu naprawdę sprzyjał. I właśnie chodziłoby tu przede wszystkim o to, żeby każdy mógł dojść do tego pułapu bezpieczeństwa w swoim życiu, ale nie do chciwości, czyli jak już każdy ma zabezpieczony byt do starości w postaci domu, jakichś tam różnego rodzaju urządzeń, samochodów i jakiegoś tam stanu na koncie, że w razie nawet jakichś przykrych okoliczności to spokojnie czuje się bezpieczny, to owszem, jak najbardziej, te limity byłyby, mówię, dość obszerne. Czyli można byłoby dorobić się do niemałego majątku, ale nie do jakichś zamków, pałaców, nie? Proszę Państwa, w skrócie na tym to polega. Poza tym pełna demokracja, pełen rozwój, tak jak w typowym ustroju demokratycznym, bez żadnych, mówię jeszcze raz, cenzur, ograniczeń, jakichś tam różnych tego typu... no bardzo, jakbym powiedział, przygnębiających rzeczy, to co serwowała komuna i socjalizm, a więc nic z tych rzeczy, tylko po prostu można powiedzieć, to jest pewnego rodzaju kapitalizm, ale z takimi niestety prosocjalnymi ograniczeniami, ale nie w postaci podatków, tylko limitów i nakłanianie przede wszystkim do spółek, współpracy, spółdzielni i wszelkiej maści właśnie łączenia się w grupy, żeby umieć wspólnie, razem coś robić, a nie każdy sobie rzepkę skrobie. Głównie rdzeń tego na tym by polegał, czyli limity, wręcz skłanianie ludzi do współpracy, do jednoczenia się, żadnego podziału na narodowości, rasy, kultury i religię, nic z tych rzeczy i traktowanie naszej kuli ziemskiej jako naszego jednego wspólnego domu. No, zapraszam Państwa na opinie i sugestie na ten temat na mailika. Tu na odnośniki też wszelkie tam jakieś tam szczegóły są dalej rozwinięte. Za poświęcony czas i uwagę bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.